No i teraz to tutaj jest sens. Nie aktor, tylko reżyser. Reżyser, ale tam aktorujący też czasami. Tak? Zdarzało się, że grał? Tak, tak. No ja pana Tomasza zapamiętałem jako reżysera filmu, który mi się bardzo spodobał, z Wilhelmim. Mhm. Mam na myśli tutaj film Ćma. Ćma, tak. O tym takim radiowcu, który w nocy prowadzi audycję. Tak, 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 tak. No zobaczcie państwo, nie będziemy tutaj fabuły opowiadali, ale naprawdę no, film ma, jest warto powiedzenia. No, tak, tak. Też jeszcze taki film Odwet. No wiele, wiele różnych filmów i spektakli telewizyjnych. Ja sam w Teatrze Ateneum oglądałem też, więc nie tylko telewizyjnych, ale i teatralnych. No ale jeśli już mowa o Wilhelmim, no to ten słynny teatr telewizji według Grochowiaka Lęki poranne trzeba wspomnieć. A mówiłem, że Tomasz Zygadło czasami też aktorował, czasami grał u siebie, ale ja go na przykład zapamiętałem z serialu Kryminalni, gdzie zagrał. Więc no niestety, no chyba no nie jest to tajemnicą, jeśli powiemy, że był to wielki, wielki talent rozpuszczony w alkoholu, bo całe środowisko o tym wiedziało, że Tomasz Zygadło, no niestety, ale wiele rzeczy, wiele więcej mógłby zrobić, gdyby nie ta choroba. Zawsze istnieje takie niedopowiedzenie i tak tajemnica i taki znak zapytania, jak rozwinęłaby się kariera danego aktora, czy danego reżysera, gdyby nie to. Tak, no w grobie rodzinnym, jak widzimy, zmarł w roku 2011, spoczywa tutaj na Brudnie, szczególnie chyba tę Ćmę byśmy mogli polecić, bo tak, to jest kawał wielkiego kina, nagrodzonego na kilku festiwalach, jedna z najwybitniejszych ról Wilhelmiego. Pójdziemy dalej. Chodźmy. Albo Zaklęte rewiry, Awantura Pentapery. Obok Marka Perepeczki to najbardziej znany kulturysta, taki, który się zaangażował. Znaczy, Perepeczko miał taką budowę chyba bardziej sam z siebie, a Glinka to był zawodnikiem. Tak, no to inaczej, powiedzmy tak, obok Władysława Komara, który no tak, karierę sportową łączył, powiedzmy, z grą aktorską, tak? Tak jest. Z pracą na planie. Mhm. No to pan Marian zaczął w tej kolejności oczywiście, najpierw był kulturystą. Tak? Później gdzieś ktoś go wziął do jakiegoś tam filmu, jakiejś roli epizodycznej, no i tak nam się zaczął cyklicznie pojawiać. Ale ukończył szkołę teatralną, bo Władysław Komar miał papiery zawodowe aktorskie uzyskane na drodze eksternistycznej, egzaminacyjnej. Mhm. Marian Glinka ukończył Warszawską Szkołę Teatralną. Rzeczywiście kulturystykę uprawiał przez cały okres kariery aktorskiej, bo na przykład Marian Łącz, zawodowy piłkarz, zrezygnował jednak z kariery piłkarskiej, gdy na dobre rozwinęła mu się kariera aktorska, no ale piłka nożna to sport zawodowy, tak, kulturystyka bardziej indywidualny, więc Marian Glinka praktykował przez jakiś czas jedno i drugie. No i rzeczywiście był aktorem, który miał dla siebie, zwłaszcza że Marek Perepeczko potem wyjechał, miał dla siebie rolę tych wszystkich byków różnych napakowanych. Ja pamiętam na przykład, pewnie były większe role, ale to jest coś, co zostaje w głowie. Ja na przykład, Akademia pana Kleksa, albo Podróże pana tak, Kleksa, ale, albo Marynarza gra. Tak, ale ja pamiętam Balladę o Januszku, aha, gdzie on gra nauczyciela WF-u i Barbara Brylska bardzo tak seksualnie za nim wodzi wzrokiem, takim umięśnionym typem. To z tego mi na przykład Marian Glinka został w pamięci. Zmarł dość przedwcześnie. No nie mnie oceniać, nie jestem lekarzem, ale to była choroba, o której mówiono, że no, ta kulturystyka i pewne tam rzeczy no, wspierające masę mięśniową nie pomogły jego zdrowiu. Aktor, który, no też jeszcze to jest smutne, jak patrzę na tę sekwencję dat. Marian Glinka za swojego mistrza uważał Gustawa Holoubka. I Gustawa, na pogrzebie Gustawa Holoubka rzewnymi łzami płakał, to pamiętam. Był u Holoubka w tym bohaterskim okresie w Teatrze Dramatycznym, był w Ateneum. No, przeżył Holoubka o 3 miesiące. Mhm. No tak, tutaj do jego, że tak powiem, dykcji, czy takich jakichś umiejętności czysto aktorskich nie można nic zarzucić. Dziwne, że nie został wykorzystany jakby bardziej troszeczkę, bo kwalifikacje miał, no ale on był takim, on też się zafiksował, bo tak charakterystycznie. Tak, ale on już właśnie po 89 roku, jak zaczęły powstawać filmy, seriale, takie już oparte właśnie takie gangsterskie, sensacyjne, to dla niego było miejsce. Ja pamiętam w jakichś filmach, gdzie siedzi jakiś taki rząd takich byków, tych mafijnych, tak, i tam tak, Marian Glinka między nimi. No ale też wcześniej, tak, on grywał, dużo. Ty wspomniałeś Kochajmy Syrenki, wydaje mi się, że on już tam też tak, właśnie też miga. Także tam się pojawia, tak, także miał swoje miejsce i z wielkim żalem go żegnano, no zwłaszcza w Ateneum, w którym był pod koniec, widziałem go na scenie, to jeden z aktorów, których miałem okazję widzieć na scenie.
bardzo, bardzo mi zależało na tym, żeby zapalić świeczkę na grobie pana Włodzimierza. Chociażby dlatego, że jesteśmy krajanami, jak to można powiedzieć. No właśnie, Łódź. 1906 rok, tak. Łódź to jest miejsce urodzenia pana Włodzimierza. Tak. I teraz jeszcze na chwileczkę wrócę do postaci, którą dzisiaj już odwiedzaliśmy, czyli pana Mariana Glinki. Tak. Bo tam nie wspomniałem o tym, że on w Ziemi Obiecanej no właśnie, miał taką świetną też rolę. Syna Millera, chyba Wilhelm tak, Miller. Tak, i już nie pamiętam imienia, ale rzeczywiście. Pan Włodzimierz, dla każdego łodzianina, bo dla nas najważniejszym filmem jest Ziemia Obiecana, mistrza tak Wajdy. Postać pana Halberna, czy Halperna, Halperna jest bardzo ważna, bo tam padają takie zdania, które gloryfikują moje miasto. Tak jest, które on tak marzy jest o tym, żeby tą Łódź, którą on tak kocha, żeby ona rosła, żeby tak ona jest, się bogaciła, tak, żeby powstawały nowe fabryki, rosły fortuny, nie? Przybywało pięknych domów. No i tutaj panu Włodzimierzowi właśnie zawdzięczamy te takie ciepłe słowa naszego miasta. Tak, no chciałby się powiedzieć mistrz epizodu, ale właśnie nie, mistrz drugiego planu, aby wydarzyło się, że i pierwszego. Reżyserem, który szczególnie ukochał Włodzimierza Boruńskiego, był, właściwie jest, bo żyje, Janusz Majewski, który przecież też zrobił film Mrzonka w 1985 roku z Włodzimierzem Boruńskim w głównej roli. Ale no, Włodzimierz Boruński u Janusza Majewskiego, no to pierwsze skojarzenie jednak, to są, znaczy właśnie dwa, no to jest Zazdrość i Medycyna, no i to jest awantura w restauracji w Zaklętych Rewirach. Ileż tych ról Włodzimierza Boruńskiego było, a z jakiej był talentowanej rodziny, bo przecież wielki poeta Julian Tuwim i znakomity aktor taki kabaretowy, estradowy i filmowy, Kazimierz Lopek-Krukowski, to wszystko spokrewnieni panowie, tak, Boruński też z tej rodziny. To było bardzo blisko, bo to był chyba jakiś brat cioteczny. Też ciekawostka, bo oczywiście i Tuwima, i Boruńskiego bardzo mocno z tą Łodzią kojarzymy, z Łodzią, a oni leżą jednak w Warszawie. Boruński na cmentarzu Brudnowskim, Tuwim na Wojskowych Powązkach. Ja jeszcze powiem tak, Rafale, że nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, ale takimi, jeżeli chodzi o rolę Żydów w polskim kinie, to są takie dwie osoby, które od razu pierwsze przychodzą mi do głowy. To jest pan Szurmień oczywiście. Szymon Szurmień, tak. Szymon Szurmień. A kolejną osobą jest właśnie pan Włodzimierz Boruński. Bo weź na tak przykład Polskie Drogi serial. Tam no to jest, on ma taką przejmująca rola. Ale no nie tylko, bo on często właśnie się pojawia no jako charakterystyczny, no bo ten jego wygląd i te semickie rysy. Miał jakby semickie rysy, ja pamiętam, jest nawet taka anegdota, jak, ale nie pamiętam kto, chyba taki komediopisarz Artur Maria Swinarski, kilka tygodni po śmierci Tuwima, zobaczywszy w knajpie ulubionej przez pisarza, że właśnie Boruńskiego z drugim jakimś kimś, też z takim nosem, powiedział chyba do pisarza Tadeusza Kwiatkowskiego, powiedział, zobacz, jak oni sobie teraz zapuszczają profil Tuwima. Więc te anegdoty o tym wyglądzie oczywiście krążyły. A pamiętasz, Rafale, w 40-latku on też się no pojawia? Sąsiad Karwowskiego, tak. No właśnie, był Saturnin Żurawski, właśnie Włodzimierz Boruński, też przecież 40-latek, charakterystyczna postać. Ileż to, no, o 40-latku można by osobny odcinek zrobić o tych pochowanych, bo już niestety, no właśnie jeszcze Leonard Pietraszak dołączył niedawno. Tylko tak, pani Anna Seniuk z tej najważniejszych ról została. Panie Włodzimierzu, mój głęboki ukłon. Ja również, ponieważ panu Włodzimierzowi Boruńskiemu poświęciłem jeden albo dwa, no kilka artykułów o nim napisałem, także też mu się kłaniam nisko. Uwielbiam charakterystycznych mistrzów epizodu, a Włodzimierz Boruński był jednym z najwytrawniejszych, jakie miało polskie kino. Zgadzam się, w pełnej rozciągłości. Tak jest, to chodźmy dalej. Oczywiście ja przed tym, zanim się udaliśmy na ten cmentarz, jak mi wysłałeś listę, zrobiłem taki mały research. No i z tego mi wyszło, że pana Henryka Bołkowskiego ja pamiętam wyłącznie tylko z roli strażaka pod łóżkiem razem z Nowicki przechodzi, a tam Bołkowski już pod tym łóżkiem jest. Mamy takie sceny tutaj oniryczne, surrealistyczny świat Hasa, tak. Ja jeszcze pamiętam pana Henryka, był taki film Skarga. Reżyserował to Jerzy Wójcik na ogół operator. Chodziło tam o wydarzenia grudnia 70. I
Henryk Bołkołowski i Magda Teresa Wójcik grali małżeństwo. Ale no, dla mnie, jako dla człowieka z Warszawy, jednak Henryk Bołkołowski i właśnie Magda Teresa Wójcik, no to teatr adekwatny. Scena, którą prowadzili na zasadzie, bo to tak źle powiedzieć, impresaryjnej. No ale tak, no impresaryjnej. No, teatr nie miał zespołu. Były obsady do konkretnych przedstawień robione. No, bliskie mi to było, bo też moja koleżanka z Teatru Żydowskiego, Małgosia Majewska, występowała w Teatrze Adekwatnym, więc no też dla mnie, no tak, no twórca takiego teatru osobnego, skupionego na słowie, na klasyce. Pan Henryk Bołkołowski miał piękny głos, pięknie mówił, tak. Wiele w radiu, wiele ról i w filmie tych ról było jakby trochę mniej. Mało. Było ich mało, no ale rzeczywiście, no strażak pod łóżkiem w sanatorium pod Klepsydrą, to chyba rola, którą każdy pamięta, bo to jest ten właśnie, kiedy Jan Nowicki przechodzi w tym hełmie. Tak. Także Henryk Bołkołowski większą... Ja trochę kiedyś pisałem o nim nawet artykuł pożegnalny i tak zwróciłem uwagę, że właściwie jego role filmowe są tak od przypadku do przypadku. Nie ma w nich żadnego porządku, żadnego jakby rysu. Tak jakby po prostu czasami się zdarzała propozycja filmowa i pan Henryk Bołkołowski wtedy jechał i grał na planie. Natomiast w teatrze tak, aktor, który się bardzo zaznaczył, nie tylko właśnie jako aktor, ale też jako twórca jednej z warszawskich scen z Magdą Teresą Wójcik. Jasne. To pójdziemy w dalszą drogę. Gdyby poszukać jakiegoś wspólnego mianownika, czy jakichś takich wspólnych cech aktorów, których odwiedzamy dzisiaj na tym cmentarzu, no to ja zaryzykuję takie twierdzenie, że my mamy tutaj całą plejadę aktorów dubbingowych. Tak, jakoś tak się dziwnie złożyło, że na tym cmentarzu brudnowskim mamy same gwiazdy dubbingu. No to jest gigant dubbingu. Tak, to ja jest jeszcze zanim gigantów. Przejdziemy właśnie do tego fragmentu jego twórczości, to bym jeszcze na chwilę się zatrzymał, bo tutaj... Ty wspomniałeś, że uczestniczyłeś też w przeglądach filmów Wojciecha Jerzego Hasa. Znaczy uczestniczyłem jako widz. Jako widz, tak. Mhm. To akurat wspólny pokój nie leciał w tym przeglądzie. Właśnie. Ale... Właśnie i tego mi brakuje w tych przeglądach, bo też czasami gdzieś okazję prawda? Mam tego i zobaczycie, on jakby wypada. Ludzie zapominają o tym. Ja go pamiętam pokój. Z latach 90. Ja go obejrzałem w tym cyklu, co był w poniedziałki w nocy Mistrzowie Kina. Mhm. I tam był właśnie wspólny pokój Hasa. Ja to wtedy ja obejrzałem. Ja właśnie tam pana Gajdę widziałem. Właśnie... Tak, bo właśnie, bo naszym bohaterem jest Mieczysław Gajda. Powiedzmy, tak jest. Bo my się rozpędziliśmy tak, w kierunku, tak. Pamiętam go jako takiego właśnie młodego człowieka, blondyna, który tam choruje, bo on tam ma taką rolę takiego człowieka, który jest chory. No tak. I później w tych takich rolach, gdzie występował, to były raczej role takie epizodyczne, to już nie no była tak. Żadna główna no tak, rola. Tak, a jeszcze awantura o Basie, wspomnijmy. No. Tak, właśnie, awantura o Basie. Dziękuję ci, Rafale, za to. Bo to był pierwszy film, na którym byłem z moją klasą z podstawówki. No więc powiem ci, że ja również, tylko wtedy to, zaraz, bo to jest film, który kręcony przed i moim, i twoim urodzeniem. Czyli zarówno ty, jak i ja byliśmy już na pokazie filmu, który pokazywano dzieciom, już nie premierowo, tylko, no patrz, to teraz wyszło. Tak, ja też byłem z klasą, ale wiesz jeszcze na czym... Bardzo dobry film. Ale wiesz jeszcze na czym polega numer w moim przypadku? Ja tam byłem w ówczesnym kinie Grunwald, czyli w siedzibie garnizonu, gdzie teraz jest tymczasowa siedziba Teatru Żydowskiego, gdzie grałem w kamienicy na nalewkach, więc wiesz... Powiem tak, że ale... ja byłem w kinie Sojusz na ulicy Płatowcowej, która się znajdowała bardzo blisko poligonu wojskowego. No proszę, no proszę. Ale przejdźmy do Gajdy, bo się rozpędzimy, a przecież my mówimy, jeśli już o dziecięcych klimatach mówimy, o Smerfie Ważniaku. Tak jest, Smerf to Ważniak. Jest... No, głos, który zapadł w pamięć. Wszystkie tak, Mieczysław Gajda, trudne życie naznaczone i nieszczęśliwą miłością do Jerzego Nasierowskiego i związaną z tym sprawą kryminalną, dwuletnim więzieniem, koniecznością budowania tej kariery od nowa. No i rzeczywiście po tym epizodzie kryminalnym Mieczysław Gajda bardzo mocno w dubbing wszedł. No, ale wszedł naprawdę jako gwiazda tegoż dubbingu. Ja miałem go jeszcze okazję poznać, ponieważ niestety ten legendarny dubbing Smurfów z lat 80. i 90. został zniszczony. Ja sam jako aktor brałem udział w dubbingu Smurfów po raz kolejny. Wiesława Drzewicza już nie było. Gargamela robił Wieprzewski. Mieczysław. Ale Mieczysław Gajda jako Ważniak i Wiesław Michnikowski jako Papa Smurf jeszcze żyli. Michnikowskiego nie miałem okazji poznać, ale pana Mieczysława jeszcze poznałem w TVP. Ale to też nie jest ostatni aktor no właśnie. Gigant dubbingu, którego oczywiście jeszcze... ten dubbing. Dubbing i Wojciech Jerzy Has jakoś tak nam siedzi, bo i Zofia tak, Jamry, i Bołkołowski, tak, jakoś ten Has i dubbing dzisiaj na brudnie. Niezamierzony to był. Niezamierzony. Zobaczymy, co dalej będzie. Oczywiście.